Na terenie Jeleniej Góry znajduje się urokliwa ścieżka turystyczna przebiegająca przez tak zwany Borowy Jar. Nazwa jest wyjątkowa jak samo miejsce. Być może dlatego tak wiele osób bardziej i mniej aktywnie spędza tutaj czas o każdej porze roku. Podążając ścieżką, można zobaczyć nie tylko piękną przyrodę, ale i obiekt hydrotechniczny. Elektrownię wodną Bobrowice 4. Powstała stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2008 roku. Nie została wybudowana od podstaw. Wykorzystano po części to, co pozostało po byłej papierni, funkcjonującej w tym miejscu przed laty. Odrestaurowano jeden z budynków i wykorzystano możliwości, jakie daje istniejący nieopodal na rzece Bóbr kamienno-betonowy stopień. Spiętrza on wodę i przekierowuje do pobliskiego kanału. Nim woda powoli przemieszcza się w stronę elektrowni. Następnie wpada do rurociągów o średnicy 1600 mm i długości 15 metrów. Przez spadek terenu rozpędzona woda napędza pracujące w tym budynku dwa turbozespoły polskiej firmy, wykonane w oparciu o turbiny Kaplana. Oba o mocy 0,5 MW. Spad nominalny w elektrowni wynosi prawie 8,5 metra. To pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej z siły wody. Praca elektrowni jest całkowicie zautomatyzowana. Jednak to nie koniec ciekawych miejsc, jeśli chodzi o elektrownię wodną Bobrowice 4. Na jej terenie utworzony został także skansen turbin energetycznych. Powstał na skutek modernizacji turbozespołów w elektrowniach Bobrowice 1, Szklarska Poręba i Pilchowice. Stare, wysłużone turbiny Francisa ze wszystkich wspomnianych miejsc zostały przeniesione tu do skansenu. Przez dziesiątki lat pracowały, wytwarzając prąd. Teraz są materialnym świadectwem geniuszu człowieka. W sumie można tu zobaczyć z bliska 6 obiektów. Jednak niech to Państwa nie zwiedzie. Wiele z turbozespołów zamontowanych pierwotnie w elektrowniach wodnych w regionie działa z powodzeniem po dziś dzień. Wykorzystując siłę natury, wytwarzają czystą energię.